Zmarł drugi pacjent zakażony koronawirusem, który był hospitalizowany na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. 6 osób z personelu, w tym 3 lekarzy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, zostało zakażonych koronawirusem. Firma Inżynieria Rzeszów wykona remont ulicy 25 czerwca na odcinku od Ronda Mikołajczyka do ulicy Sienkiewicza. Rozpoczęcie prac w maju. Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu we wtorek, 24 marca. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Zmarł drugi pacjent zakażony koronawirusem, który był hospitalizowany na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. To 79-letni mieszkaniec gminy Odrzywuł. 79-latek na oddział zakaźny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego został przewieziony w sobotę, 21 marca, ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Dzisiaj w nocy smutna informacja. Zmarł 79-letni pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ten pacjent miał stwierdzone choroby współistniejące. 79-letni mieszkaniec gminy Odrzywuł jest drugą osobą z potwierdzoną chorobą COVID-19, która zmarła w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Pierwszą był 43-letni mieszkaniec Radzanowa w powiecie białobrzeskim, który zmarł w minioną niedzielę. Aktualnie na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przebywa 13 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. 6 osób z personelu, w tym 3 lekarzy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie w Radomiu, zostało zakażonych koronawirusem. Na wyniki badań czeka prawie 60 osób z oddziału wewnętrznego szpitala na Józefowie. Informację o zakażeniach koronawirusem wśród personelu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego potwierdził nam Krzysztof Zając, wiceprezes szpitala na Józefowie. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u 6 osób personelu szpitala, w tym 3 lekarzy z oddziału wewnętrznego pierwszego. Oddział został zamknięty, na wyniki badań czeka aktualnie 58 osób. Z tego oddziału są to pacjenci i personel medyczny. Kilka dni temu informowaliśmy o akcji służb ratowniczych Nie kłam ratownikom, pomóż nam pomagać innym. Akcja ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważne w obecnej sytuacji jest mówienie prawdy o swoim stanie zdrowia w momencie wzywania służb. Teraz z apelem o rozsądek przy podejmowaniu decyzji o wzywaniu karetki pogotowia zwraca się Radomski Szpital Specjalistyczny i Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. Służby ratownicze przypominają, że na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. W trakcie obowiązywania w Polsce stanu epidemii i nowych ograniczeń w przemieszczaniu się obywateli, służby ratownicze proszą: nie kłam ratownikom, pomóż nam pomagać innym. Teraz z apelem o rozsądek przy podejmowaniu decyzji o wezwaniu karetki pogotowia zwraca się do Radomian szpital przy ulicy Tochtermana i stacja pogotowia ratunkowego. Nasi lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni ratują życie podczas epidemii koronawirusa. Ale również oprócz wezwań do tych zdarzeń mamy wezwania do innych. Pacjenci chorują na choroby układu krążenia, mamy wyjazdy do zawałów, do drgawek, do udarów. Bardzo prosimy Państwa, pamiętajcie o tym, my nie mamy dni wolnych, nasi specjaliści nie mogą pozostać w domu. Prosimy o to, abyście rozważnie wzywali pomoc w sytuacjach, kiedy życie i zdrowie rzeczywiście jest bezpośrednio zagrożone. Służby ratownicze zwracają uwagę, że mówienie prawdy o swoim stanie zdrowia pozwoli jadącym na interwencję ratownikom użyć odpowiedniej odzieży ochronnej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że od środy 25 czerwca nastąpią kolejne zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Od 18 marca w dni powszednie na liniach 1, 2, 4, 7, 9, 11 i 13 obowiązują rozkłady sobotnie. Teraz rozkłady sobotnie będą obowiązywać także na linii numer 25. Zawieszona do odwołania pozostaje linia numer 20. Firma Inżynieria Rzeszów wykona remont ulicy 25 czerwca na odcinku od Ronda Mikołajczyka do ulicy Sienkiewicza. Wodociągi miejskie rozstrzygnęły przetarg na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy 25 czerwca. Prace mają być wykonywane pod ruchem, a ich rozpoczęcie zaplanowano na maj.
Oferta firmy Inżynieria Rzeszów była jedyną, jaka wpłynęła na przetarg ogłoszony przez Wodociągi Miejskie. Oferent zażądał za swoje prace 10 milionów 800 tysięcy złotych. Tymczasem Wodociągi na inwestycję mają zarezerwowane 11 milionów złotych. Cała dokumentacja jest teraz sprawdzana przez Urząd Zamówień Publicznych, który ma na to miesiąc. Jak wyjaśnia Leszek Trzeciak, prezes Radomskich Wodociągów, inwestycja jest dwuczęściowa. Na ulicach 25 czerwca Prusa, Waryńskiego i Bydgoskiej zostanie wymieniona kanalizacja sanitarna, a na ulicy Sienkiewicza dodatkowo wymieniona zostanie także kanalizacja deszczowa. Na wykonanie prac Inżynieria Rzeszów będzie miała od dnia podpisania umowy 30 miesięcy. Prace mają być wykonywane pod ruchem. Inwestycja obejmie ulicę 25 czerwca na odcinku od ronda Mikołajczyka do ulicy Sienkiewicza oraz część ulicy Sienkiewicza do szkoły podstawowej nr 13. Jak mówi prezes Leszek Trzeciak, prace mają się rozpocząć po świętach wielkanocnych, najprawdopodobniej w maju. Trwa budowa ponad 2 kilometrów nowych jezdni na terenie pomiędzy ulicami Warszawską, Witosa i Rataja. Nowe drogi pozwolą zapewnić obsługę komunikacyjną strefy przemysłowej, która powstaje na terenie dawnych, a dziś opuszczonych ogródków działkowych. Teren inwestycyjny Wólka Krwatecka 2 obejmuje swoim zasięgiem dawne ogródki działkowe. Z myślą o przyszłych inwestorach i poprawie obsługi komunikacyjnej budowane jest ponad 2 km nowych dróg. Ulica Macieja Rataja zostanie zbudowana na odcinku od ulicy Warszawskiej do końca terenu ogródków działkowych. Powstaną także dwie zupełnie nowe drogi. Jedna łącząca ulicę Macieja Rataja z ulicą Wincentego Witosa, a druga, która połączy jezdnię z ulicą Warszawską. Powstaną także nowe chodniki z kostki, trawniki, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Odcinek ulicy Rataja i dwie nowe drogi będą objęte strefą tempo 40. Wkrótce rozpocznie się m.in. budowa skrzyżowań z ulicami Warszawską oraz Witosa. Prace mają potrwać do 30 września 2021 roku. Wykonawcą inwestycji jest radomska firma Budromex. Koszt prac to prawie 5,5 miliona złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie od samorządu województwa mazowieckiego i z Funduszu Dróg Samorządowych. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę prognoza pogody. Zapraszam. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.